Cześć i czołem, panie krzyłowcy. Witam was serdecznie. Słoneczne, bardzo ciepłe popołudnie w Hiszpanii. Dzisiaj lecimy na szybką rundę po pracy, czyli godzina 15.30. Zabieram was na podjazd pod Berlin. Dzisiejszy odcinek możecie potraktować jako ciąg dalszy takiego przeglądu tras w Kalpę. Dzisiaj trasa z tych, które polecam na krótszy dzień, czyli na przykład tak jak dzisiaj, 15.30, po pracy wyskoczyć sobie na 2,5 godzinki, a i tak te 1000 metrów w górę zrobić. No bo właśnie pojechać sobie z kimś, kto się jeszcze boi długiego dystansu. Po drodze 3 przyjemne hopki do podjechania, nic stromego, nic strasznego, więc też fajna opcja. No i żeby zacząć ten podjazd, mogę do niego dojechać pod Bernie. Musimy najpierw się wydostać z wybrzeża, już waszym chyba ulubionym podjazdem La Fustera, czyli 4 km pod górkę nad morzem. Dzień mamy dzisiaj przepiękny, jest poniedziałek, 23 stopnie. No pogoda się zrobiła po prostu bajkowa. Trochę zaczyna wiać po południu, więc nie wiem jak dźwiękiem będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko spoko. No i ostatni tydzień, najbliższy chyba, taki właśnie powinien być, czyli temperatury w słońcu sporo powyżej 20 stopni, w cieniu 16-17, a nawet pokazuje w tym tygodniu 19 dwa razy. Tam już możecie zobaczyć górę, na którą dzisiaj jedziemy, tylko zanim się tam dostajemy, musimy ją objechać. Jedziemy teraz z miejscowości Senia do Liber. W Liberze zawijamy na Halo i tam już zaczyna się ta moim zdaniem fajniejsza część podjazdu na Bernie. A czasu jest aż nadto, bo teraz, ostatniego dnia stycznia, wschód słońca w Kalpę, 8.10 rano, zachód około 18.20. I po tej 18.20 jest spokojnie, chwilę jest szaro, więc biorąc lampki, jesteście w stanie wyjechać o 16 na rower i dwie solidne godzinki po górkach sobie zrobić, no więc jak na styczeń chyba opcja idealna. A tam już widzicie nasz cel dokładnie. Tam zaczynamy podjazd przy tej małej hopce i wyjeżdżamy aż na tę górę od boku. Musimy się dostać tam na ten widoczny tutaj nasyp. W miejscowości Halon albo Halo mamy dwie pisownie, pewnie z 15 różnych rodzajów wymowy, a żaden z moich nie jest poprawny. Zobaczymy, która godzina, czyli sprawdzimy czas i zobaczymy, ile nam to dzisiaj takim spokojnym tempem zajmie ten podjazd. On jest dość długi, jak na standardy płaskopolskie, nazwijmy to, ale przede wszystkim z tej strony naprawdę dość przyjemny i warto go podjeżdżać z tej strony, ponieważ z drugiej strony jest dość zdradliwy, bo najpierw jest bardzo, bardzo długo płasko, a potem jest 17% nachylenia. W samym Halo szukacie znaku na Bernia Mastero, tak jak tutaj. No i w zasadzie tutaj już zaraz kończy się miejscowość, jest wyjazd i zaczynamy podjazd. A samą drogę jest bardzo łatwo znaleźć, taki najprostszy wskaźnik, poza tym, że oczywiście możecie sobie zrobić przecież traka na Strawie albo sprawdzić na nawigacji, to jest to pierwsza uliczka za barem kolarskim Veloso. No i tak zaczynamy już zabawę. Na początku jest bardzo łagodnie, delikatnie, potem robi się tak 5-6%, momentami no, dochodzi do 9%, ale z grubsza nastawcie się na to, że koło tych 5-6% ten podjazd trzyma. Obiecałem sprawdzenie czasu. 16.28 wyjeżdżamy z Halon. No powiedzmy, że wyjechałem 2 minuty temu, czyli 16.26 zaczęliśmy podjazd. Nie mogę wam niestety przez kamerę, w zasadzie przez telefon, nie nazywajmy tego kamerą, przekazać tego, jaka dzisiaj jest pogoda, jakie to są odczucia. A wiem, że często o to pytacie, więc wyobraźcie sobie wieczór, ciepły, piękny wieczór końcówki sierpnia, bo to jest takie światło mniej więcej dzisiaj i taka pogoda, czyli godzinka, półtorej przed zachodem słońca w sierpniu, takie powoli robiące się miękkie światło i około
18-19 stopni, tak jak teraz. No to jest dokładnie taka pogoda jak w Polsce. Ja przynajmniej bardzo lubię na koniec sierpnia. Taka chyba najfajniejsza pogoda w ciągu roku. To jest w ogóle ewenement tej zimy tutaj w okolicach Kalpe, że to są często takie idealne warunki do jazdy na rower, bo wiecie, w Polsce często jest tak, że jest zima, wiadomo, jest zimno. Potem jest wiosna, gdzie zimno wieje, a potem nagle robi się maj i często od razu duszno i gorąco. Tak, pogoda w Polsce tak trochę ewoluowała, że dużo skrajności, a nie ma takiej przyjemnej wiosny, a przynajmniej ten okres jest bardzo krótki. No i tutaj właśnie macie to, czyli bardzo mała wilgotność powietrza. Dzisiaj na przykład mały wiatr, fenomenalna przejrzystość powietrza, no i właśnie słońce na bezchmurnym niebie. Tak to można by opisać, jeżeli chodzi o odczucia, tak organoleptycznie, czego nie możecie w tej chwili poczuć. Bardzo fajną opcją na tych takich najbardziej popularnych podjazdach to jest to, że one są oznaczone, co Was czeka na najbliższym kilometrze. Ile metrów przewyższenia będzie na najbliższym kilometrze? Jaka będzie maksymalna wartość nachylenia, także fajna opcja, taka analogowa. Taka ciekawostka dotycząca tego podjazdu, której nie zobaczycie pewnie przez kamerę, to to, że ta droga wydaje się idealna, bo jest taki piękny nowy asfalt, ale to jest to samo, co Wam mówiliśmy przy okazji trasy na Grata de Gorgos, czyli ten asfalt jest wylany na taką niezbyt utwardzoną nawierzchnię. Jakbyście tędy zjeżdżali, no to niestety jest tak sobie, bo strasznie buja. Tutaj stabilizacja chyba to ogarnia, a to jest takie poczucie jechania po ornym polu zalanym asfaltem, więc trzeba trochę uważać. To nie jest taki zjazd, gdzie się leci, wiecie, pięć dyszek i się pływa po zakrętach, no tylko jest trochę walki. O, zaczyna się zaraz ostatni kilometr podjazdu. Taka najbardziej, nazwijmy to, alpejska jego część, czyli kilka serpentyn i przepaść za murkiem. Także już czuć, że koniec jest blisko. No i zbliżamy się do końcóweczki. 850 metrów w górę przejechane na 31 km, ale zaraz koniec pierwszej części podjazdu pod Bernię. Jeszcze kawałeczek. No i końcóweczka sama. Z góry trochę wieje, więc z dźwiękiem może być różnie, ale muszę przyznać, że fajnie się to udało dzisiaj nagrać. W takim sensie, że chyba tego typu filmiki fajnie oddają moje emocje na tych trasach i najłatwiej mi jest tak Was tutaj po prostu z sobą zabrać. Już koniec! 620 metrów. Najważniejsza część tego podjazdu. Ale to jeszcze nie jest miejsce, które dzisiaj chcę Was zabrać. Idziemy kawałek dalej. Dzisiaj nie wracamy tą samą drogą, tylko robimy sobie pętelkę, więc jeszcze Wam pokażę fajny widok na morze i na Kalpę. Ale ciekawostka jest taka, że tutaj są super szlaki do turystyki. Pokazywaliśmy Wam ostatnio, że w Kalpę jest gdzie pochodzić, pobiegać po górach i ogólnie na taką turystykę i na trekking jest co robić. I tutaj właśnie wokół tej góry jest super szlak. Po drugiej stronie jest stary fort, w zasadzie ruiny fortu Bernia. Jest super widok na Benidorm, na morze i ogólnie na tutaj całe wybrzeże. Bardzo mocno polecam sobie pójść na spacer, albo wjechać autem w takie miejsce, które Wam zaraz pokażę, albo od drugiej strony od Altei spróbować. Także lecimy dalej, zaraz Wam pokażę, gdzie się te szlaki zaczynają. To jest miejsce, amigos, gdzie skręcacie. My jedziemy w lewo na Benisse i Pinos na zjazd. Jakbyście chcieli pochodzić w góry, to tutaj, kawałeczek dalej, no dosłownie 200 metrów stąd jest taki ziemny parking, gdzie można zostawić auto, no i tam już jest szlak, gdzie da się obejść Bernię. Da się też tam jechać na MTB. Na gravelu bym raczej nie próbował, duże kamienie i bardzo stromo miejscami, natomiast absolutnie nadają się te okolice na MTB, co myślę, że pokazał Wam Paluta trochę w filmie, w którym się
pojawił. A przed nami teraz parę kilometrów zjazdu do, przez miejscowość Pinos do Benissy. Tego już nie będę wam jeszcze nagrywał, może coś wam jeszcze pokażę z samego zjazdu widoków na dół, chociaż te widoki w zasadzie znaczy zaraz pokażę, za chwilę wam je pokażę. Zjazd bardzo niefajny, szczerze powiedziawszy. Jest to zjazd, gdzie miejscami, tak jak mówiłem, u góry po 16-17% nachylenia. Stary asfalt, a dodatkowo jeszcze leżą kamienie, więc trzeba generalnie rzecz biorąc uważać. Nie polecałbym się rozpędzać, bo można się zdziwić. To jest taka trasa, żeby po prostu zjechać. Tutaj raczej najfajniejsze rzeczy dzieją się na podjeździe i to od tej strony, którą wam teraz pokazałem. Tutaj po drugiej stronie góry cisza, wiatru nie ma. Mogę wam pokazać, jak będziemy zjeżdżać. Jedziemy sobie tutaj tym grzbietem, tam jeszcze widać murek. Objeżdżamy tam, po czym jedziemy sobie do takiej krawędzi grani i tam już jest jeszcze jeden fragment taki stromy, a potem droga się równa i jedziemy takim leciutkim trawersem, 2%, 3% nachylenia, aż do Benissy, która jest gdzieś tam. No i potem dojeżdżamy do morza i na trasę, którą już jechaliśmy. Czujni już pewnie usłyszeli po bębenku, że wróciłem do Evanlightów. To jest kontynuacja, w zasadzie koniec testu lightweighta. Brakowało mi tego najbardziej, żeby po prostu wrócić do innych kół i zobaczyć, jak to odczuję, więc te wrażenia już wkrótce, podsumowanie testu kół lightweight, ale też na taką trasę jak dzisiaj te koła idealne ze względu przede wszystkim na opony, ponieważ tak jak mówiłem, asfalt jest tutaj taki, jaki jest, więc 28 mm i tubeless na tego typu drogę na pewno są lepszą opcją niż super wylajtowane koła na wąskich oponach z dętkami. A na takie trasy jak dzisiaj 5 atmosfer, 4,5-5 to jest taki mój optymalny zakres na 28 mm i tubeless na szosę, właśnie na takie asfalty, które są może i nietragiczne, bo tu nie ma jakichś wyrw i dużych dziur, natomiast są bardzo nierówne, więc więcej komfortu, więcej trakcji na takim nieprzyjemnym zjeździe, 5 atmosfer max przy 76 kg. Była obiecana panorama na Kalpę i skałę, to jest, tylko trzeba było wyjechać ze strefy cienia, wyłoniliśmy się zza masywu, jest cieplej. Wyszło słońce, no i od razu nam się pojawiło Kalpę, ale nie zjeżdżamy prosto do niego, tylko jedziemy jeszcze trawersem w lewo, ale tam finalnie jest nasz cel. Kalpę jeszcze kawałek przed zachodem słońca, mamy do niego jeszcze jakieś 45 minut, więc spokojnie myślę, że zdążymy. No i cóż, jak wymierzone, zachód słońca, 18:10, mamy 2 godzinki, 29 minut, 65 km, ile było pod górę? 1074 metry pod górę, średnia 26 na godzinę. Jak mogłoby być lepiej? No i cóż, dzięki, że byliście ze mną, dzięki za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zresztą napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie tego typu spontaniczne filmy. One czasem są gorsze technicznie, może czasem gorzej słychać, ale myślę, że jest w nich dużo energii. Zwłaszcza jak oglądacie te filmy o tej 9:15 rano we wtorki, czwartki i niedzielę przy tej kawce, a za oknem jest zamieć, śnieżyca, bo po prostu jest szaro, buro i ponuro, to mam nadzieję, że takie filmy sprawiają, że trochę bardziej ten dzień chce się jakoś fajnie przeżyć, ale też nie ukrywam, że moim celem jest zainspirowanie was do tego, żeby takich wyjazdów próbować, bo zima naprawdę może tak wyglądać. Największym problemem tak naprawdę jest czas. Z jednej strony pamiętam też czasy, kiedy ja nie miałem tak elastycznej pracy jak teraz, nie mogłem sobie po prostu tutaj wyjechać i pracować, tutaj mieszkać, musiałem walczyć z urlopem, ale kiedy wtedy udało mi się już takie miejsce wyrwać, to odkryłem, że życie tutaj może być tak naprawdę nawet tańsze niż w Polsce. Kiedy już poradzicie sobie z dotarciem tutaj i z ogarnięciem mieszkania, jeżeli to zrobicie w kilka osób, to naprawdę nie są duże pieniądze, to już samo życie na miejscu naprawdę potrafi być wcale niedrogie, a na pewno dużo przyjemniejsze. Zwłaszcza jak nie lubicie zimy, nie uprawiacie sportów zimowych, to tutaj, tak jak widzicie, możecie sobie popracować od 7-8 rano do tej 16, a potem wyskoczyć na 2,5 godzinki na taką trasę, pochodzić po górach, po prostu żyć jak w lecie, tylko że zimą i bez uciążliwego upału i tłumów. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji Bike Show. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Na razie. Hej.